Jeżeli chodzi o badanie algorytmów, czy to wyszukiwarek typu Google, czy mediów społecznościowych typu Instagram, Facebook, TikTok, wyzwaniem jest z jednej strony zbudowanie świadomości społecznej, że właściciele tych mediów targetują treści w ten sposób, aby tworzyć pewnego rodzaju bańki informacyjne bezpieczne dla nas, bądź takie bańki, które będą odpowiadały polityce tych mediów, bądź komuś, kto za to zapłaci. Więc ta świadomość, budowanie tej świadomości to jest jedna strona, a druga strona to jest próba skłonienia właścicieli tych mediów, aby w ten sposób wyświetlali wszelkiego rodzaju wiadomości, informacje, a żeby była prawdziwa wolność słowa, żeby był pluralizm i żebyśmy mogli rzeczywiście dotrzeć do informacji nas interesujących, a nie te, które medium społecznościowe uzna, że interesujące jest dla nas. Nazywam się Kamil Stępniak, jestem wykładowcą akademickim, wykładam w Kolegium Humanum.